W upalną niedzielę 25 sierpnia na stadionie w Jasienicy Rosielnej odbywała się strażacka rywalizacja w ramach gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Do rywalizacji łącznie przystąpiło 11 zespołów reprezentujących 4 jednostki OSP z terenu gminy. Obsługę organizacyjną i sędziowską zapewnili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, wspierani przez druhów OSP z gminy Domarac. Brzozowski komendant powiatowy z uznaniem wypowiadał się o zaangażowaniu strażaków ochotników w trakcie rywalizacji, jak i staraniach samorządu gminnego o zapewnienie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP. Widzimy, że sprawność i przygotowanie zawodników jest bardzo dobre, z czym należy wiązać nadzieję sprawnej działalności tych osób, tych zawodników, tych strażaków w działalności takiej bieżącej, bojowej i sportowo-szkoleniowej. Zawodnicy mają kontakt ze sprzętem, czyli ćwiczą w warunkach dość dobrych, bo bez wielkiego może stresu, takiego, który spotykamy przy akcji ratowniczo-gaśniczej. Na takim etapie, jeśli poćwiczą, zaznajomią się ze sprzętem, o tyle łatwiej później jest dobrze wykonać to i szybko i sprawnie podczas faktycznych działań ratowniczych. Wszystkie jednostki co roku otrzymują pewne wsparcie w postaci dofinansowania z budżetu państwa oraz z innych źródeł. Między innymi dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest dotacja z puli komendanta głównego. Oprócz tego jest dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek niezrzeszonych w systemie, czyli działających poza systemem ratowniczo-gaśniczym. Tutaj już nie wszystkie jednostki co roku mogą uzyskać takie wsparcie, bo kwoty są oczywiście ograniczone, ale przynajmniej kilka jednostek z danej gminy pozasystemowych, tych jednostek co roku takie wsparcie otrzymuje. Oprócz tego od kilku lat jest nowa forma dofinansowania dla działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych i to też widzimy zaktywizowało troszkę młodzież i działalność tych drużyn w poszczególnych jednostkach. Z tego co widzimy, wyposażenie jest dobre, a nawet bardzo dobre. Sprzęt, którym dysponuje jednostki, jest nowoczesny, zakupiony na przestrzeni ostatnich kilku lat. Czy to poprzez dotacje z różnych źródeł, jak wspomniałem, czy przez wkład, dofinansowanie po prostu i zakupy bezpośrednio z budżetu gminy, bo w sporej części gminy dokładają się do finansowania jednostek. Taki też jest też obowiązek gmin, żeby utrzymywać gotowość bojową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Złamanie, ukrócenie tarczy zrobione, rota druga, mamy już bonek linii gaśniczej, za moment strącenie pachołków i koniec ćwiczenia. Niewielkie brawa! Rywalizacja jak zawsze była zacięta. Najpierw rozegrane zostały zawody młodzieżowców, a następnie grup seniorskich. Ostatecznie w gronie młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt zwyciężyły druhny z OSP Bliznę przed koleżankami z Woli Jasienickiej, Orzechówki i Jasienicy Rosielnej. Wśród chłopców druhowie z Bliznego okazali się lepsi od drużyny z Orzechówki. Podobnie w kategorii kobiet grupa C konkurencji nie miała reprezentacja OSP Bliznę. Najwięcej emocji dostarczyła jednak rywalizacja mężczyzn w grupie A. Druhowie z Orzechówki powtórzyli swój ubiegłoroczny sukces, zwyciężając przed ekipami OSP Jasienica Rosielna, OSP Bliznę i OSP Wola Jasienicka. Ćwiczyliśmy 2 tygodnie przed zawodami. No, po 3-4 godziny w ciągu dnia. Przez 2 tygodnie. Nasza jednostka akurat nie jest w systemie tym krajowym. Mamy wyjazdy przeważnie takie do różnych owadów. Pożary są, ale to nie są częste wyjazdy. No i plamy ropopochodne. Puchary i nagrody rzeczowe zawodniczkom i zawodnikom wręczyła wójt gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek. Pani wójt, która piastuje jednocześnie funkcję prezesa oddziału gminnego OSP w Jasienicy Rosielnej, wyraziła wdzięczność druhnom i druhom za zaangażowanie i codzienną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i ich dobytek. Zawsze, kiedy mam taką możliwość, kieruję słowa wielkiej wdzięczności i uznania dla naszych strażaków ochotników z terenu gminy. Drodzy strażacy, dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że działacie tutaj na naszym terenie. Dziękuję wam w imieniu samorządu gminnego i całej naszej lokalnej społeczności. I myślę, że te gminne zawody sportowo-pożarnicze są wspaniałą okazją do tego, żeby jeszcze raz wam tą wielką wdzięczność i uznanie wyrazić.
Podobnie jak przed rokiem, szczególnym punktem zawodów było ćwiczenie pokazowe grupy przedszkolaków z Bliznego. Występ małych strażaków spotkał się z ogromnym aplauzem widzów. Jest budowana linia gaśnicza przez zawodników. Następny wąż. Niedzielne zawody sportowo-pożarnicze zakończył festyn w Jasienickim Parku. Złożyły się na niego animacje, gry i zabawy, a także występy kapeli ludowej i zespołów młodzieżowych.